Cześć, witajcie. Jak już mówiłam w poprzednim odcinku, zawieszamy chwilowo nasz planszówkowy alfabet na rzecz nowości, które właśnie zagościły na naszych półkach. Pierwszą z nich jest Załoga. Jest to gra wydawnictwa Galakty, a jej autorem jest Thomas Singh. Dokładny tytuł to jest Załoga w poszukiwaniu 9. planety. Teraz szybka informacja, co zawiera pudełko, a później przechodzimy do szybkiego omówienia tej gry. Ogólnie tak, dla tych, którzy nie chcą się zagłębiać dalej w to wszystko, jest to karcianka. Klasyczna karcianka, coś jak 1000, coś jak kierki. Po przeczytaniu pierwszej porcji zasad można tak stwierdzić, ale żeby tego tak nie spłycać, to zapraszam do wysłuchania dalszej relacji, bo wcale to nie jest takie proste, jakie mogłoby się wydawać. Szybki skrót o samej grze. To, że jest to karcianka, już wiecie, jest to gra logiczna i jest to gra kooperacyjna. Albo wszyscy wygrywamy, albo jeżeli choć jeden z nas przegrywa, to wszyscy przegrywamy. Ogólnie sama gra przewidziana jest na 3 do 5 graczy, przy czym, jeżeli dobrze zauważycie, na pudełku jest gwiazdka, która informuje nas o tym, że autor dodatkowo przygotował tryb dla 2 osób. Teoretycznie gra powinna nam zająć 20 minut, z tego co się wczytałam w instrukcję, to pierwsze parę misji mogą zająć tyle czasu, bądź mniej, ale jeżeli idziemy głębiej w las, to czas trwania tych misji będzie się wydłużał. Gra jest od 10 lat wzwyż, ale twierdzę, że jeżeli macie fajne ograne dzieciaki, to możecie już zacząć wcześniej je wdrażać w tą gierkę. Powiedziałam, że jest to karcianka i porównałam ją do 1000. To jest trochę krzywdzące porównanie, ale jeżeli czytamy w instrukcji, że rozdajemy karty wszystkim zawodnikom, każdy bierze na rękę i jego zadaniem jest wzięcie lewy, no to moje pierwsze skojarzenie 1000, tak? Albo inna gra karciana. Jeżeli wybieramy pierwszego gracza na podstawie tego, jaką kartę mamy na ręce, w naszym przypadku czarną rakietę o nominale 4, to od razu kojarzą mi się kierki. Ale teraz wchodzą smaczki. Podczas samej rozgrywki nie możemy się ze sobą komunikować. Jedyną dostępną formą komunikacji jest ta przed zaczęciem zagrywania kart i polega ona na tym, że wystawiamy przed sobą jedną z naszych kart i zaznaczamy konkretną opcję, która będzie do niej przypisana. Opcji są 3. Najniższa karta tego koloru, najwyższa karta tego koloru, bądź jedyna karta tego koloru, którą mamy na ręce. Żetonu komunikacji możemy użyć, ale nie musimy. Mamy misje do wykonania. Tych misji jest 50 i oczywiście pierwsze misje są lightowe, a kolejne już mogą nam przysporzyć trochę trudności. Oprócz tego, że gracze dostają karty, dostają też zadania. Ilość zadań jest generowana w zależności od tego, którą misję wybierzemy. Jako pierwsze zadanie wybiera kapitan, później jeżeli jest dostępna kolejna liczba zadań, wybierają ją odpowiednio gracze według ruchu wskazówek zegara. Autor nie narzuca nam tego, że musimy wykonać misję od 1 do 50. Możemy sobie wybrać którąś ze środka i stwierdzić, ok, ta nam się podoba, robimy tą. Sama instrukcja ma dość dużo stron, bo to jest około 50, ale jest ona podzielona na 2 części. Tutaj po tej stronie widzicie same zasady i wyjaśnienia poszczególnych symboli, których będziemy używać w grze, bo nie wszystkie wchodzą od pierwszych misji. Z kolei ta strona jest to opis wszystkich misji, które są dostępne w naszej grze. Dodatkowo autor zaznacza, że jeżeli te już ograliście wszystkie i znudziły wam się, zawsze możecie pójść drogą trochę bardziej kreatywną i wymyślić sami jakieś swoje misje na podstawie dostępnych żetonów, kart zadań i tym podobnych. Dodatkowo, co mnie urzekło w tej instrukcji, to jest to, że jeżeli wracamy do tej gry po jakimś czasie, to mamy szybki review tych zasad, który znajduje się tutaj na boczku. Przeczytacie te wszystkie boczki tak naprawdę i jesteście gotowi do kolejnej rozgrywki. Po, załóżmy, miesiącu nieużywania gry. Jeżeli chodzi jeszcze o takie stricte karciane zasady, to mogę dodać to, że gra niejako zmusza nas do tego, żebyśmy dorzucali karty do koloru, jeżeli takowe posiadamy na ręce. Jeśli nie, możemy się pozbyć dowolnej, która teoretycznie nam nie będzie do szczęścia potrzebna, a na przykład ułatwi naszemu współgraczowi wykonanie jego zadania. Bądź jeżeli bardzo chcemy dostać kartę, która się znajduje w puli, a nie mamy tego koloru na ręce, to możemy użyć karty rakiety. Karty rakiet działają jak trumfy. Jeżeli nie wiecie, co to są trumfy, no to już szybko mówię. Taka karta, która jest najsilniejsza, pomijając starszeństwo kart. Ok, dodatkowo odwołując się do typowych zasad karcianek, pierwsza sprawa. Gra nie wymusza na nas tego, żebyśmy przebili daną kartę. Jeżeli mamy wyższą kartę na ręce, a jest nam potrzebna na później, możemy ją sobie spokojnie zostawić i zagrać niższą. 2. Zawsze rzucamy do koloru. Jeżeli nie mamy karty do koloru, możemy wrzucić dowolną inną kartę, bądź zagrać kartę rakiety. Karta rakiety działa w taki sposób, że jeżeli mamy na stole 3 karty danego koloru, my nie mamy koloru i wrzucamy kartę rakiety, w tym momencie pula tych kart wraca do nas. Myślę, że ta gra może być fajną alternatywą dla kogoś, kto bardzo lubi gry karciane takie jak tysiąckierki, remik itp. itd., a chce powoli wkraczać w świat planszówek. Zasady będą podobne, a dojdzie fajna mechanika właśnie tych misji, robienia zadań itd., itd. Dodatkowo, jeśli ktoś lubi gry kooperacyjne, to myślę, że ta jest fajną odmianą od typowych koopsów i będzie się w nią przyjemnie grać. I kolejnym, acz nie ostatnim atutem tej gry jest jej wielkość. Wrzucamy do damskiej torebki, do męskiego plecaka albo na odwrót i zabieramy z sobą gdziekolwiek chcemy. Miejsca na nią nie potrzeba dużo, bo karty trzymamy w ręce, więc standardowy stolik kawowy myślę, że powinien wystarczyć. I to już koniec w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta forma prezentacji gry. Będziemy się starać do takiej formy wracać coraz częściej. Możliwe, że w takiej formie będzie kontynuowany nasz aktualnie zawieszony planszówkowy alfabet. Jeżeli taka forma prezentacji Wam się podoba, jeżeli podobają Wam się nasze materiały, to kliknijcie proszę suba. Pozwoli to nam się coraz bardziej rozwijać. Jeżeli Wam się podobał sam filmik, będę wdzięczna za zostawienie lajka. To mnie też motywuje trochę do pracy i do tego, żeby coraz lepiej to dla Was przygotowywać. Trochę doskonalić moją mowę, bo ostatnio mój mąż powiedział, że zawsze szybko mówię. Więc nie pozostaje mi powiedzieć nic innego jak trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe.